Szanowni Państwo, postanowiliśmy się spotkać z Państwem, aby poinformować Państwa o możliwości, żeby poinformować Państwa, jaki jest stan faktyczny dotyczący budowy ścieżek rowerowych. Dlaczego dopiero teraz? Ponieważ w listopadzie, z tego co wiem, tam jakąś odpowiedź dopiero otrzymaliśmy od pana marszałka, a wysłaliśmy to kiedy? Od razu? Na początku lipca wysłaliśmy właśnie do pana marszałka, aby poczynić pewne uzgodnienia. A chodziło nam o to, że zgodnie z państwa sugestią i prośbą mieliśmy skrócić ten odcinek ulicy Partyzantów i Graniczna, a w to miejsce połączyć Elbląską z częścią drogi ścieżki rowerowej, która prowadzi do lasu budowanego przez firmę Budimex. No, szanowni Państwo, niestety pan marszałek nie wyraził zgody na żadną zamianę i pan marszałek też nie wypowiedział się odnośnie możliwości skrócenia tego odcinka, rezygnacji z odcinka ulicy Partyzantów i Granicznej. My z kolei chcieliśmy ryzykować odstąpienie, że tak powiem, utratą dofinansowania na całe ścieżki rowerowe. To jest rząd wielkości, jakiej to złożyć? 3 800 000 złotych. Chodziło tu o ścieżki wokół Jeziora Kajkowskiego i cały system ścieżek rowerowych w mieście. No i na dzień dzisiejszy, szanowni Państwo, jeszcze sprawdziliśmy dodatkowo te grunty, przejechaliśmy wszędzie, no i okazuje się, że no nigdzie, jeśli chodzi o ulicę Graniczną, to tego terenu jest troszeczkę więcej, natomiast rzeczywiście w niektórych miejscach, na ulicy Partyzantów, tego miejsca jest stosunkowo mało, ale ścieżka mieści się na gruntach miasta Ostródy. Nigdzie nie wchodzimy w grunty prywatne. I szanowni Państwo, nie wiem, jak jest Państwa zdanie, no ale nie możemy poświęcać, że tak powiem, no jakichś swoich, bo powiem tak, osiedle Gwęckie również jest osiedlem miejskim. Jest w granicach miasta i zasady obowiązują tak jak na terenie miejskim. I teraz no, nie może być, że my chcemy mieć fajnie, a w mieście w centrum samym to mogą mieć do samych schodów jakieś urządzenia, czy to chodnik, czy ścieżkę rowerową. Jak Państwu wiadomo, teraz jest wyjątkowa moda na jeżdżenie na rowerach. I nie wiem, czy Państwo to obserwujecie, bo ja to widzę i każdy z nas zresztą wie, że część korzysta z chodników przeznaczonych dla pieszych. I w związku z tym istnieje taka potrzeba, abyśmy w mieście te ścieżki realizowali. No nie ukrywam, że również przy projekcie związanym z zrównoważonym transportem miejskim, gdzie aby otrzymać dofinansowanie w wysokości 16 milionów na wszystkie autobusy, musieliśmy też udowodnić jeszcze ten efekt związany z niskoemisyjnością. Między innymi musieliśmy z powiatem i z gminą podpisać porozumienie, że będziemy organizowali ścieżki rowerowe, żeby, jak jest możliwe, żeby nie korzystać z pojazdów, samochodów, a korzystać z rowerów i po tych ścieżkach rowerowych, jak również żeśmy zaplanowali energooszczędne oświetlenie uliczne. I no tak od pewnego czasu chronimy wszyscy środowisko, przyrodę, no i te środki unijne, które są nam przeznaczane, one muszą być obwarowane tą niskoemisyjnością. Szanowni Państwo, no, chyba nie mamy wyjścia, no będzie, ja nie wiem, czy jakieś utrudnienie, no musimy zrozumieć siebie. No nikt Państwu, że tak powiem, nie wchodzi na prywatną posesję. No i myślę, że my w swoich działaniach jako samorząd
No też byśmy pytali Państwa, gdyby była potrzeba skorzystania z Państwa gruntów, ale jeśli nie korzystamy, zasady ogólnobudowlane to dopuszczają, przepisy ruchu drogowego też dopuszczają, czy przepisy dotyczące funkcjonowania ścieżek dopuszczają, no po prostu trzeba to robić. My jedynie konsultacja, jak mieliśmy obowiązek przeprowadzać, czy przeprowadzaliśmy, to przeprowadzaliśmy na temat urządzeń pomocniczych, jakie byłyby lokalizowane przy ścieżkach. Natomiast sam przebieg po prostu ścieżki rowerowej po prostu nie był uzgadniany z tego względu, że no to są zadania pewne własne i mamy prawo takie rzeczy robić. Oczywiście, aby nie utrudniać życia mieszkańcom i według tego naszego projektu no, do takiego wniosku nie doszliśmy. Także proszę bardzo, jeśli były jakieś pytania. No bo powiem, zrobiliśmy wszystko, żeby marszałka przekonać. No niestety nie. Marszałek nie chciał. A co mamy zrobić mieszkańcy? Przepraszam bardzo, ale mam takie pytanie do pana burmistrza. Ponieważ na Granicznej były robione remonty, była przeprowadzona swego czasu zmiana sieci gazowniczej, po części również wodnej. Droga była, podłoże było bardzo, bardzo rozkopane. Zresztą byłam u pana burmistrza z tego czasu, rozmawialiśmy o tym. I żeby ułatwić życie, trzeba było zrobić powiedz. Zrobili to mieszkańcy na własny koszt. I teraz, bo no, nikt tego nie wyrównał, ani nie położył utwardzenia. A grunty są takie, jakie są. Jest wilgoć, jest mokro i dojazd do domu w tych sytuacjach po zrujnowaniu tych dojazdów nie był możliwy. I co teraz? Będzie ścieżka rowerowa, a te koszty, które ponieśliśmy we własnym zakresie, a tych mieszkańców jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że nawet na tej granicznej to połowa mieszkańców po tej stronie nieparzystej ma zrobione podjazdy. No i teraz to zostanie zniszczone, prawda? Nie zostanie. A jak? Zostanie to między zrobione, a poza tym jeszcze jedna kwestia. Ponieważ wciąż betonujemy, a grunty są naprawdę bardzo drobne tam. Często jeżdżę, prawda, to przyjeżdża straż, bo u niej od 30 chyba do końca droga jest zalana, po prostu jest zalana. I kolejne zguby betonowanie rejonu naprawdę nie utrudnia życie ze względu na te kryteria ekologiczne. Obserwuję to i wiem, co tam się dzieje. Także robimy to dla kogoś dobrze, ale dla mieszkańców wcale nie jest to takie cudowne, bo my tam mieszkamy, spotykamy się z tymi utrudnieniami, naprawdę, kiedy miejsca są, pada deszcz i cały ogród jest na przykład zalany, pomijając drogę, bo nie wiem ile razy przyjeżdżała straż, żeby przeczyszczać studzienki, bo woda zalewała jezdnię i to nie jest sporadyczny jeden z wielu przypadków. Spotyka się to naprawdę przy mokrym roku bardzo. Szanowni Państwo, no powiem tak, tutaj sprawdzamy, instalacja deszczowa jest, mamy, że tak powiem, z firmą podpisane no, umowę konserwacyjną i te studzienki są czyszczone. No, szanowni Państwo, no nie wiem, nie żyjemy, akurat tak tu po nas patrząc od wczoraj, czy tam coś tylko ileś lat i tak jak te półtora roku, czy te dwa lata, jak były z wielką ilością opadów, no to się nie zdarzało. No, wiecie Państwo, no, różne, nawet tutaj przy naszym parku, no robimy wszelkiego rodzaju melioracje, wielkie przekroje i jeśli deszcz przez godzinę nie pada, wszystko jest odprowadzone, jest tak nasiąknięta gleba, że te poziomy wód gruntowych się podniosły, skąd inąd długo oczekiwane, bo wody jednak jest potrzeba. I mówię, no na pewno będziemy zaradzać, jeśli odrożą się studzienek, również przy budowaniu ścieżki rowerowej odpowiednie spadki będą zachowane i jeśli będzie naruszone to, co już jest wykonane to, co przez Państwa wykonane ścieżka będzie robiona, no to będzie doprowadzone do porządku. No, my na swoim terenie po prostu, jeśli jest wyprodukowane do Państwa posesji, no to ona będzie tak samo pozostawiona i dokończona. No, na pewno
Państwo nie będziecie dodatkowych kosztów ponosić do granicy swojej działki. No tak mówił Pan o bezpieczeństwie drogowym. Ile ma szerokości będzie ta ścieżka? Do metra. A jest 7. Auta są duże. Auto po 4,5 metra. Jak ja stanę? Już będę częściowo na ścieżce rowerowej. A przy domach, teraz Pan wie, to tam pusto jest, ale wieczorem to jest od 2 do 4 aut, prawda, stoi pod domami. I to teraz nie można wjechać na teren działki, bo my mieszkamy tam już 30-40 lat. To jest, rodziny się rozbudowały, budynki się prawie rozbudowały. Niestety, już jest to już nie to, a Pan mówi, że Pan nie będzie Pan tego, znaczy, no, nie będziemy utrudniać. Pan utrudnia życie. Pan w tej chwili będzie utrudniał na życie, bo to jest miasta, bo to my to rozumiemy. Ale niestety, no, jest tyle miejsca, ile jest. Szanowni Państwo, no powiem inaczej. No nie robimy ścieżki, robimy chodnik. No jest po co robienia chodniku, bo nie było. Chcielibyście Państwo chodzić po jednej, po drugiej stronie. Jest chodnik, nie narzeka, że jest po jednej stronie. Ale mówię przy granicy, a w innym miejscu jest. No ta infrastruktura miejska, no jest, szanowni Państwo, dla wszystkich. No. Ale robicie sobie jakiś tam slalom po osiedlu. Tak nie można. Ale ludziom utrudniać życie. Trzeba wyjechać to poza miasto. Jest na wyrobiona, jak Pan mówił. I to wyprowadzić do Elbląskiej, są Lipy, Lipany, wyjechać tam, czy tą kolą. Nie wyleźć, taka piękna kolą. Ale szanowni Państwo, ale naprawdę trzeba wyjechać do Elbląskiego też ścieżką rowerową. No. Dobrze, ale to można zrobić, jak mówię, Lipany, wyjechać na Aleja Lipowa, do Elbląskiej. I już jesteśmy poza miastem. Czy tu nawet prosto to przedwręczne, jak to ta ulica ta? Nie po stronie kościoła, a po lewej stronie. Szeroka, są tylko 3 wyjazdy z posesji, proszę Pana, a u nas jest wyjazd przywilej. No, szanowni Państwo, z czasem będziemy robili wszystkie ścieżki rowerowe. Ale no, słuchajcie Państwo, no tu jest potrzebna jest, jest potrzebny chodnik, jest potrzebna ścieżka rowerowa, ale wszędzie, no proszę Państwa, to jak, no przecież my nie wymyślamy jakichś rzeczy niestworzonych. Ale nam sprzedano działki, jak już trzeba na 4,5 mieszkania. My mamy takie małe działki, my nie możemy się nigdzie posunąć, zrobić gwiazdy do środka. No nie mamy, jak teraz są po 9-12 lat. No takie tak Pan po u nas przedawa, że mamy. No. Jest chyba, że nie zawalać nikomu, nie dla tego rowerzysty, ale i dla nas musi być szanowni Państwo, musimy się zrozumieć, no naprawdę, to co mam chodniki pozajmować, żebyście Państwo to dobrze chodzili, no nie chodzi, ale to nie mamy zrozumienia. Jeszcze raz wspomnę, bo ja nie chcę może zawiedzieć, ale tak, jak najpierw słyszeliśmy przez ileś lat, że ronda i ścieżki rowerowe to są piłami, to po prostu gdzie nie ma. Jak zrobiliśmy, robimy i nadrabiamy te straty, no to znowu mamy problem. Proszę Państwa, no musimy decyzję podejmować, musimy tą infrastrukturę tworzyć, żeby się wszystkim mieszkańcom było wygodnie i dobrze, a nie tylko mnie, żeby było fajnie. No naprawdę, no po tej ścieżce nie będą przejeżdżać tylko po posesji jednej osoby, drugiej, trzeciej, to po prostu będą przemierzany odcinek całej ulicy. No przecież chyba Państwu zależy, żeby wasze wnuki, dzieci, każdy inny mógł wsiąść i bezpiecznie pojechać rowerem sobie po ścieżce rowerowej, gdzie przepisy mówią wyraźnie, że samochód musi ustąpić na ścieżce rowerowej. Nawet gdy jest ulica, że tak powiem, no, że powiatowa, czy jakaś tam wojewódzka, gdy się skręca w prawo, to trzeba przepuścić tego rowerzystę z boku. I to też może ktoś powiedzieć, że to stwarza jeszcze większe niebezpieczeństwo. No. Jako rowerzystka też nie czułabym się dobrze na tej ścieżce rowerowej, gdzie jest 80 wyjazdów, bo liczyłam, no, że 80 wyjazdów z posesji. Ja bym jako rowerzystka ma się czuć dobrze na tej ścieżce, w każdym chwili. No ale szanowni Państwo, no, w mieście jest duże chodniki. Ale nie ma z posesji, nie ma z posesji tylu wyjazdów. Jest jakiś biur, jakiś urząd, jest jakieś tam biuro, ale nie ma, że bezpośrednio. Szanowni Państwo, na pewno przekonuję Państwa, że
że będziecie zadowoleni, będziecie wszyscy szczęśliwi, dlatego że będzie bezpiecznie, dobrze i wygodnie dla każdego. Dla pieszego jest chodnik, dla rowerzysty jest ścieżka rowerowa, dla samochodów jest jezdnia. No musimy być miastem kompletnym, musi być szkoła, przedszkole, żłobek, boisko. No bo proszę Państwa, no nie może być, ktoś nie lubi hałasu, to lepiej boiska tam nie robić, ktoś nie lubi czegoś, no tak no, w tym życiu jest. No. Ja mam pytanie. Ja chcę powiedzieć. Od ulicy Wacławskiej do granicy naszych posesji na granicznej jest mniej więcej 7 metrów. Jaka szerokość będzie ścieżki rowerowej? Jakiej odległości od ulicy? No też to jest różne, ale to, że u najgorętszych bezpieczeństwa do odbywania. Więc część z nas ma garaże pod budynkami. Teraz jeżeli ja wsiądę w samochód, wyjadę do góry, jak siedzę na dole i widzę, jak wyjadę do góry, to już jestem na ścieżce rowerowej, czyli na pieszym albo na rowerze. I tu mi chodzi o względy bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, zaraz Pani na dam głos. Szanowni Państwo, no powiem tak, no na pewno my tutaj siebie wzajemnie chyba nie do końca przekonamy, no bo ja Pani dam przykład taki, no powiem Pan, wyjeżdżamy tutaj za urzędem miejskich, na, nie widzimy nic, jest chodnik, wyjeżdżamy pod górkę, budynek stoi, nie widzimy nic. Mam obowiązek się zatrzymać i przepuścić pieszego, który chodzi. Ale ja nie widzę. Ale ja też nie widzę. Ja też nie widzę, ale mam się zatrzymać. Proszę bardzo, teraz Pani. Proszę Pana, moje nazwy skończyli. Ja mieszkam na Partyzantów 24. Pani może zaprotokołować, że ja zabrałam głos. Prawie co, żeby to było. No to ale po co? I proszę Pana, tak. Komisja wyzwinęła, jak złożyliśmy podanie o zrobienie tej drogi bezwjazdowej, co jest przed generała Zajączka. Nie ma funduszu, za późno to tam. W tym roku też dostał pismo nic. Raz, wizja lokalna, najlepiej jest jak pada deszcz. Proszę Pana, synowie zalało mieszkanie, bo nie ma burzówki. Ja nie mam gdzie wypompować wody, bo sąsiadka obrażona, bo przychodzi woda. Nie ma burzówki, woda, nasz budynek stoi poniżej. Z drogi wszyscy się cieszyli. Wszystko szło na moją posesję, do mojej piwnicy i do mieszkania. No co z tego szkodowania 7 tysięcy, jak to będę kosztowało 5 razy tyle. Po raz, ja mam pierwszą grupę, deszcz pada, ja nie mogę wyjść. Noga była zbita, szkoda, że nie starała się o szkodowanie. Raz, mieszka pani Cichocka, pierwsza grupa, chodzi z dwoma laskami, przewraca się. Dzieci nie mogą wyjechać rowerkiem, nawet na czterech kółkach, bo się przewracają, tak? To ja idę do ślubu, kupię sobie kapelusz, tak, ale do co pójdę? Nie, proszę pana. Najpierw trzeba uzupełnić, zrobić drogi, a później wziąć dziur dla mnie. Ja wiem, że mieszkańcy chcą drogę rowerową, ja też będę jeździła na niej, ale bardzo przepraszam, czekajcie. Ja mieszkam 23 lata mieszkam. Ja kupowałam działkę, pytałam się, tak będzie droga w urzędzie, żeby kupić działkę i płacić podatki. Sąsiedzi cię kupią działkę, pytają się, jak się mieszka, a droga no będzie zrobiona. Kiedy będzie zrobiona? 20 lat? Ja mieszkam 18, syn 24, kupiliśmy działkę 27 lat temu i się drogi. Proszę tak, ja mam pierwszą grupę, wszyscy są starzy, emeryci, po co im droga? Może szybciej, bo nie powiem co zrobić, czy umrą, czy co inne, cieszą się ludzie. Nie mam, nie wieczorami, jesteśmy starsi, nie mogę pójść do kościoła. Bo młodzi nie chodzą, tak jak inni młodzi, ale teraz potrzebujemy iść. Nie ma dnia, żeby ja nie poszła się przewróciłam. Teraz mam pięty palec, bo się przewróciłam. Bo się zrobić. Teraz jest długo, tak, bo na podobno śniegu przymarzło, wyrównali, odśnieżają, nie powiem, zadowolona jestem, ale proszę przyjechać na misję, kiedy są ludzie, kiedy pada deszcz. Pani Radziwonowa zrobiła zdjęcia. To cukiernik rzeczy swoje zatopione przynosił do nas do miarki, bo tragedia była. Nie ma do burzówki, nie wolno, bo jest tak. Będę chciała, żeby było, żeby ja mogła wodę wypuszczać z piwnicy do burzówki, bo nie mówię, po co na ulicę. Ona i tak przyjdzie do mnie, nie tylko ode mnie, od sąsiadów. I co tam mówić? Dobrze, proszę Pani, nie ja przyjdę, nie ja się zgadzam z Panią, tak, rzeczywiście, tak, ale tak, tą tak, sprawę... Ja budowałam się na tym, zrobiłam parkę, bo nie było mnie strachu i to nie są góry. No zróbcie drogę, tu gdzie mieszkają ludzie. Ludzie nie mogą działek sprzedać. Dlaczego? Bo nie ma drogi. I byli podatki.
przyjmujemy to, przy, pani naczelnik zapisała, przyjrzymy się, zarozumiemy. Pan ktoś tam bursztyni odrzucił, co on może odrzucić? Jak on tam ma, podwiozą go, zawiozą. Ja, że ja w chwili miałam samochody, pasowało. A teraz nie jeżdżę, bo jestem niesprawna. Syn jedzie pod dom, prawie do domu, córka jedzie do domu, a ja muszę iść. Proszę pani, weźmiemy to pod uwagę, bo to jesteśmy, żeby rzeczywiście zaradzać tym problemom państwa i zobaczymy, jeśli jest możliwość, że trzeba będzie podłączyć do burzówki czy coś, no to zrobimy to. Dziękuję, proszę bardzo. Kwestii bezpieczeństwa, mówi pan, żeby się bezpieczył. Ja się czuję bezpiecznie na ulicy Brenic, nie mogę spokojnie jeździć, ale przy ruchu, jak pani widziała, 60 samochodów. No teraz sobie wyśpiewam, pracuję w Polonie, pojadę sobie do Tyrol. Do Złomu to jest jeszcze teren miasta. Tam mogą tylko jeździć samochody. Dlaczego nie robi się tam bezpiecznie? Tam nawet nie ma chodnika, ludzie są teraz sponsor z Pokrzyku. To jest teren miasta. A tutaj ja się czuję bezpiecznie. Nawet powiem panu, jeżeli ta ścieżka będzie, ludzie będą jeździć po ulicy, to to nie ma sensu. To jest nie Wy chcecie stworzyć ścieżkę, bo może chcecie jakieś własne doradztwo? Nie, szanowni państwo, ścieżki ludzie nie będą jeździć, bo proszę pana, no ja panu powiem, ja nie chcę tu zatraczać, bo szanowni państwo, ja też jestem rowerzystą, uczestnikiem ruchu wszystkiego. I wie pan, jak ja cierpię, jeśli po ulicach Szosa Lwowska jest chodnik i ścieżka rowerowa. Z dziećmi idą ludzie po ścieżce rowerowej, a rowerem jeździ po chodniku. No to wie pan, to przecież musimy, ja też delikatnie zatrzymuję się, zwracam delikatnie uwagę, ludzie mówią, no jak tam wykrzyczę, pani tam niech pani ucieka, bo to pani niepotrzebnie, czy pan tam chodzi. No to jest, zaraz budzi to agresję. A tak spokojnie, to że szanowni państwo, no stwarzamy sobie wzajemne niebezpieczeństwo, może się coś stać, no to ludzie słuchają już, że musimy się mieć wzajemnie. No i teraz ludzie będą jeździć po tym. No niestety nie będą jeździć, jak jest ścieżka rowerowa, bo będzie stał znak, że zakaz poruszania się rowerą po drodze, to jest oczywiste. No także... Ale ja się pytam o sens tej ścieżki. Proszę? O sens tej ścieżki, są z miejsca niebezpieczne. Ale nie, no rozpatrujemy, bo teraz jest znowu, że tak zwany wąwóz, czy tam coś, później dalej. Inwestycje są w generalnej dyrekcji, bo do tej pory droga 16 przez miasto i później droga 15 wzdłuż torów i tam do granicy miasta jest drogą krajową. No status już straciła. Ale to 16, a 15 jeszcze chyba jest krajową. No i dlatego, no tak to jest, że... Ale ja powiem jedno, krajowa jest tam, że biła, to jest ciężko. Szanowni państwo, ale już państwo mówię, również drogą krajową jest właśnie 16, do tej pory była, od ulicy, od Roda Solidarności w stronę wyjazdu z Ostródy i podczas inwestycji zrobiona były chodniki i dwie ścieżki rowerowe, to było w planach, a tam widocznie generalna w planach nie miała i dlatego co, a z czasem będziemy łączyli, bo do Stanowa z Iławy jest ścieżka rowerowa wzdłuż drogi w Mynasie i być może będzie robiona dalej przy budowaniu. Panie, panie, co się stało, że tak jest? Dobrą drogę ze ścieżkami w Iławie, a wzdłuż drogi. Proszę pana, no to powiem panu tak, no musiałbym zapytać o przyjmę, czego nie robili, a teraz, no jak już pytacie państwo, no w tej chwili zajęliśmy się robotą, robieniem, wychowywaniem dróg rowerowych, ścieżek rowerowych i chcemy ją połączyć w cały system. Tylko, że to dość idzie wolno, bo nie chcieliśmy tracić pieniędzy między Rondem Solidarności, a tutaj, gdzie będziemy budować wiadukt, dlatego, że pracownicy mieli w planach przekładanie tego wszystkiego. No i w tym roku, teraz już domówiliśmy się i w tym roku będą ten odcinek właśnie. Miało być położone, wiecie państwo, rok temu, no ale tak, takie są procedury, nie przyspieszy. Ktoś ma tam różne plany i tak to robimy, no staramy się, żeby było jak najlepiej. No szanowni państwo, no musimy być miastem kompletnym ze wszystkimi, z całą infrastrukturą pełną, żeby teraz ten mózg tego miasta to wszystko. Panie burmistrzu, chciałbym zadać jedno zasadnicze pytanie. Chcielibyśmy usłyszeć, jaki jest status quo tego projektu na chwilę obecną. I zapytać chciałbym w imieniu mieszkańców, po co to
więc prosiłbym o określenie dla mieszkańców, jaki jest status tej inwestycji. A druga rzecz, mieszkańcy mają jedno, po prostu nas, mieszkańców, nikt nie pytał. Nikt nie pytał, a to się każdy by pytał mieszkańców. Druga rzecz, mieszkańcy no, nie są jakimiś ułomnymi ludźmi i każdy mówi, jeśli macie nam pobudować drogę, to dajcie nam do jakiego celu. Czy ona ma tylko jechać sobie po losie, tu pojechać? Chyba lepiej by było wykonać tą inwestycję ulicą Parkową, włączyć się w ulicę Szczosę-Elbląską i pojechać do nas. Wtedy by ta ścieżka miała cel. W tej chwili ta ścieżka nie ma celu, ponieważ pan już powiedział wcześniej, prawda, parę miesięcy temu, że Marszałek nie zgodził się na połączenie ścieżki kolejowej ze Szczosą-Elbląską. Odpowiadam. Marszałek się nie zgodził, ale przecież my mamy to stałe dążenie i połączenie z własnych funduszy, z własnych pieniędzy samorządu miejskiego. No i po prostu będzie na pracy. No chyba no na tyle to już, szanowni państwo, no, jesteśmy ludźmi roztropnymi i no, już tyle to chyba wymyślimy, że trzeba połączyć jeden odcinek z drugim, więc połączymy go. No, ja sobie też nie wyobrażam, że po drugiej drodze będziemy jeździć. W takim razie po co jest ta pętka po osiedlu? Proszę? W takim razie po co jest ta pętka po osiedlu i niech pan powie, jaki jest ta pętka? Szanowni Państwo, no, powiem Państwu tak. No jakby nam starczyło pieniędzy, to byśmy tych pętli zrobili na każdej ulicy na obu ścieżkach. No chce pan Stanczak wyjechać, czy ktoś następny ma prawo wejść ze swojej pozycji na ścieżkę no, i jechać, a nie doprowadzić rower do ulicy Granicznej czy Partyzantów, żeby móc bezpiecznie jechać. No z czasem będziemy te ścieżki robili w całym mieście. No tak, ale ja rozwoju drogę. Te ścieżki na ulicy są potrzebne. Tak naprawdę jest na szosie polskiej ścieżki. Szanowni Państwo, jest potrzebne no, do każdej pozycji droga. No powiem szczerze, nie bardzo rozumiem to nasze przegromadzanie się i udawanie tego. Ja chcę chodniki, ja chcę drogi, ja chcę ścieżki, no, a Państwo mówicie, że nie trzeba tego. No. Trzeba tylko z głową. Nie przeszkadzać ludziom się. Panie burmistrzu, nie panuje ludziom, w jakim jesteśmy etapie. Jest sklepnięty projekt, jest przetarg, jest to. No to nie jest to. Bo po co to spotkanie jest dzisiaj, jak nie mam szansy. Szanowni Państwo, słuchajcie, powiem tak. Ja chyba funkcjonuję w ten sposób, że ja zawsze wobec Państwa się wytłumaczę, że nie podkłamuję Państwa nic. Szanowni Państwo, na ostatnim spotkaniu powiedziałem, że robimy wszystko i teraz Pani Naczelnik zaraz Państwu odpowie. Zleciliśmy odcinek, ten z Państwem uzgodniony, ulica jaka? Proszę Pani Naczelnik. W tej części, które Państwa zaprosiliśmy, czyli Partyzantów z ulicy Granicznej, pozostała część, czyli 3 maja Parkowa, jest już zlecona. W wyniku przetargu firma zbrodnicy wygrała przeznaczony plac budowy i ma ruszają z budową, a ta część, na której tutaj były wątpliwości, o którą pytaliśmy pana marszałka, czy byłaby możliwość ewentualnie zmniejszenia tego zakresu i nie wykonywania tej pętli, o której pan mówi. I teraz nie ma zgody. Groziło to utratą, tak? Groziło to utratą całego dofinansowania na wszystkie ścieżki w mieście, bo było szczerze w mieście, te zaprojektowane zmiany są proste, nie ma znaczenia współpracy. Tak. I teraz, szanowni Państwo, teraz jak już od marszałka dostaliśmy przepis, to dopiero teraz ogłaszamy przetarg i wykażemy tę właśnie graniczną i partyzantów do zrobienia. Także wola chyba była. No, wiecie Państwo, no, powiedział nas, zwołał nas pan burmistrz, oszukał nas, powiedział coś nie. Po prostu żeśmy to uzgodnione zrobili, poczynili pewne działania i po prostu powiem Państwu tak, no ktoś widzi, Polskę widzi świat ucywilizowany i po prostu czy nam się podoba, czy nie, ja bym wolał ze swoich pieniędzy zrobić, bo bym zrobił tak, jak bym chciał. Natomiast Unia daje pieniądze i oni wymagają, szanowni Państwo. I tak to jest. No. Ale słuchajcie Państwo, i dobrze, że Unia daje pieniądze,
pomocy, bo myśmy do tej pory mieli, nie mieli obwody tej drogi S7 klasy S i obwodnicy 16. Zobaczcie Państwo, jak tam się fajnie teraz żyje, mimo że jeszcze nie ma odcinka, bo 16 połączono z 15, nie doprowadzono do Wilmań, do 15. I część samochodów tych ciężkich, no jednak jeszcze skracają sobie na Iławę jadąc, no nie jedzie ekstratusem, tylko po prostu nie wraca do stu dróg i na ulicy Pieniężnego, jak wiemy, gdzie nie można było o godzinie 8 czy przed 8 dzieci do szkoły dojść, teraz można swobodnie sobie przejechać. I tak zastanawiamy się, bo mówiono rondo, rondo, a teraz nie wiadomo, czy to rondo będzie potrzebne, bo ruch się diametralnie zmniejszył. Także no, samochodów mamy coraz więcej, jak Państwo wiecie, no, kiedyś w rodzinie był jeden, teraz są dwa, jeszcze ktoś ma służbowy, bo jest przedstawicielem jakiejś firmy. No i musimy sobie jakoś z tym poradzić. Ale wiele rodzin to mieszka tak jak 100 lat za murzynami. Ale ja się zgadzam z Panią, że... Ale Pani ten problem, no nic, zapiszemy, pojedziemy, zobaczymy, zaradzimy. Ile będzie można? Ja też bym nie ustąpił. A to Szanowni Państwo, naprawdę... Ja taki może przykład powiem z mojej tak, młodości. Nie, najpierw trzeba kupić buty, a później trzeba piana na kapelusz jak stać. No ja się zgadzam z tym. No i proszę zrobić w tym roku na drodze. Ja miałam drogę zmieniętą, złamaną, teraz łapię piękny palec przez tą drogę. Jest u nas, jest w pogotowiu, jest administracja, mogę wszystko dostarczyć. Postaram się, ale nie obiecuję. Wszystkiego nie jesteśmy w stanie zrobić. Mamy 5 lat. Szanowni Państwo, powiem, no tak z młodości mój przykład, z domu, jako... Jest lustro nawet źle zabudowane. Mój wnuk ma 4 lata w lewo, w prawo, w lewo, a lustro stoi, bo ktoś przetego. Stali się pan ponad rok. Prawa strona widoczna jest. Ja może tylko mam takie pytanie. Wykarczowany jestem, zmusił urząd miasta, żeby czynowo wykarczować, a lustro sobie, gdzie sobie. Ja mam takie pytanie. Moje nazwisko jest pan Żyćwik, jestem wiceprzewodniczącym Rady Osiedla. Takie pytanie, panie burmistrzu. Toczy się taka burzliwa dyskusja. Kto nas zapytał, tu mieszkańców obecnie, o przebiegu tej trasy? Czy nas pytano w ogóle? Czy pani naczelnik była u nas i rozmawiała z nami? Nie. Dlaczego tak późno nas zaproszono na takie spotkanie? Ale bo w tym roku słów unikają gdzieś tam nam sprawy zasadnicze. Pytanie to brzmi, dlaczego nikt nas o to nie zapytał? I stąd pojawiła się ta ogromna burza. Słuchamy. Czy pani naczelnik... Nie, ale proszę Państwa, no powiem szczerze, bo ja tutaj powiedzenia naczelników ma, za wszystko ja odpowiadam. Szanowni Państwo, no wybaczcie, bo już musimy się zrozumieć. Jest jezdnia, jest pas drogowy, jest własne i szanowni Państwo, no będziemy, no, o co pytać, czy chodni będę robił, ja będę pytał, no jakbym nic nie robił, to pytał, niczego nie budował. No szanowni Państwo, no daj mi sobie, już zrozumie to i przyjmijmy jako rzecz objawioną. No, jakby nowy przebieg drogi, czy byśmy zajmowali, wykupowali posesje jakieś, czy tam coś, tak jak ostatnio przy wiadukcie trzeba było z ludźmi rozwiązywać, no to różne warianty przyjmowaliśmy, no takie są zasady, no jest prawo budowlane, jest prawo drogowe, prawo każde i nikt nie wyda pozwolenia, jeśli będzie coś nie słyszeli. Szanowni Państwo, jak Państwo sobie wyobrażacie, żebyśmy pytali wszystkich o wszystko, to wiecie Państwo, na jakim etapie bylibyśmy? No naprawdę jeszcze tego, wodzów z kołami na żelaznymi, a nie akurat tak jak teraz jest. No, szanowni Państwo, powiem tak, musimy to robić i robimy naprawdę, jeśli są jakieś indywidualne sprawy, uzgodnienia, wszystko, to jesteśmy do Państwa dyspozycji, będziemy w jakiś sposób podczas tej budowy tam, że tak powiem, razem współpracować z sobą i tak zrobimy, że wyprofilujemy coś, jakoś, no, to co jest objęte. No, jak Państwo wcześniej zgłosicie, no mówię, każdy odpowiada za coś. Państwo odpowiadacie za swoją posesję, Państwo odpowiadacie za pewne, a my odpowiadamy za coś innego. I no, szanowni Państwo, no, nie będziemy konsultować przebiegu budowy chodnika czy budowy ścieżki rowerowej, jeśli ona jest po prostu zasadna. Ale szanowni Państwo, no, po to
dobrze, no macie prawo, chcieliście coś, no spróbowaliśmy zapytać, czy to jest możliwe, no bo ścieżki będą, jak będą pieniądze, będą wszędzie, no. No to nie jest możliwe, bo zblokujemy wyjazd po sesji. Nie zblokujemy, no proszę. Panie burmistrzu, no mam nadzieję, proszę państwa, jeśli opowiem, pozwólcie, że... Panie burmistrzu, pan nam dostarcza takie wspaniałe widoki Unii, jakie to drogi nam budują, ale to dzięki protestom mieszkańców, kiedy rozpoczęła się droga, budowa drogi nr 7, to przez ostrudenie poszedł, nie został skierowany cały ruch. Mieszkańcy naszego osiedla Dmęckiego po części, ale również osiedla plebiscytowego, przy spotkaniach z przedstawicielami Budimexu wyrazili swój ogromny sprzeciw. Myślę, że pan pamięta to nasze spotkanie w Kołnowiance, później w szkole. Dzięki rozmowom tutaj mieszkańców zebrali z budowniczymi drogę budowano, omijając ostrudę. My jako rada byliśmy na tym spotkaniu i pan z Budimexu pokazywał. Przez 2 lata ruch miał iść ulicami ostrudy, więc tutaj mówienie, że tutaj tworzą się jakieś niesamowite rzeczy, tak, tylko my też chcemy coś nieraz powiedzieć, bo nas to czasami boli, panie burmistrzu. Jeżeli budujecie drogę, ma pan prawo, my jesteśmy organem doradczym, jako pana organem doradczym, nikt nas po prostu nie zapytał. I tutaj część obywateli się sprzeciwia temu, że ta droga będzie szła bardzo blisko, będzie im utrudniała życie. Tutaj pan Sąbol chyba tak dobrze mówi, tak? Nie, to pan tutaj wspomniał o bezpieczeństwo. Proszę państwa, wyjazd z posesji z podziemnego garażu na pewno jest bardzo niebezpieczne. Pytanie, czy Urząd Miasta będzie ponosił odpowiedzialność za to, co się będzie działo na ścieżce, kiedy my będziemy wyjeżdżać z tych garaży, a ludzie będą poruszać się tymi ścieżkami. Bo fajnie, że na budujecie, macie do tego prawo, tylko cały czas tutaj sprawa dotyczy, co możemy trochę zmienić, trochę poprawić, żeby nie było takich sytuacji napiętych. Dziękuję. Szanowni Państwo, no nie, już z tego to nic nie mogę zrozumieć. Andrzej, no naprawdę rozlitujmy się, no. Szanowni Państwo, no chodów bym wybudował, no i co? I też ktoś by protestował przed pierwszym zdjęciem? No. Nie, no szanowni Państwo, no, powiem tak. Budujemy. Nie ma wyjścia. Że staraliśmy się w jakiś sposób zaradzić i zadziałać, proszę państwa. Ale kto miał bronić? No, co to jest? Jak to składał pieniądze? Nieporozumienie w ogóle. To są 3 płaszczyzny tak naprawdę tej inwestycji. Jest płaszczyzna bezpieczeństwa, kolega Andrzej powiedział, wszyscy podnoszą to. Ja życzę sukcesu budowanie 2 lub 3 metry od posesji ścieżki rowerowej, gdzie rowerzysta nie porusza z tym kosztem 5 na godzinę, tylko 30. Wjeżdżający tyłem samochód po górę płonie, naprawdę przodem, to jest, ja mówię, mam że tylko kwestia czasu, będą nieszczęśliwe wypadki. Firmy prowadzące działalność, między innymi piekarnie, które są wykupione, człowiek potrafi grunt za własne pieniądze. Teraz się wymówi umowę jakąś dzierżawę. Kolejna rzecz, przepraszam, że osoba nie ma i zapanie przy granicznej 25 to jest... Dobra, zostawiamy tą rzecz, a może to jest dramat nie na tyle. Drugi, to jest powiązane, to jest, wypadało by się zapytać. Wiem, że to jest miasta, grunt, można zadecydować, ale jeżeli inwestycja się odbywa w bardzo bliskim sąsiedztwie, to jak otwieramy działalność, sąsiadów musimy zapytać, czy możemy to robić. Tak samo tutaj wypadało zwykłe pismo, aby poinformować osoby, które bez... Naprawdę 3 metry to jest niedużo. Dziecko jedzie w wieku 5 lat na rowerku, wyjeżdża ktoś pod górkę samochodem. Naprawdę, wyobraźcie sobie, to jest nieszczęście pewne, po kwestii czasu. Na ulicy Partyzantów czy Granicznej. Większość ludzi nie myśli tymi kategoriami, dopóki się nic nie stanie. Może coś wam powiem, taki cytat od dziecka usłyszałem. Wypadek to jest coś takiego, czego tak naprawdę nie ma, dopóki się nie zdarzy. Prewencja to jest jeden temat. Drugie, inwestycja. Naprawdę ktoś popełnił błąd. Żadnej wizji, żadnej konsultacji nie było. Nikt z nami nie rozmawiał. Wystarczyło zwyczajnie zapytać Radę Osiedla, czy wyjść spacer zrobić. Na rowerze pojechać. Konsultacje już panu odpowie. Proszę pana. Robi się plan przestrzennego zagospodarowania. Wytycza się drogę, wytycza się chodniki. I tam są dyskusje, że szanowni państwo, będzie tu chodnik, będzie ścieżka rowerowa,
będzie tego, no może akurat to ścieżka, tylko żeby byście nie być takim trochę, że naciągam to, no to było ochotnika. No szanowni Państwo, jest w pasie drogowym i to było podczas ustalania planu przestrzennego, są konsultacje. I teraz nikt nie wyda nam pozwolenia, jeśli my coś niezgodne z planem zagospodarowania, który był przedyskutowany. No takie są zasady. No fakt, że niektórzy na usługach budują mieszkanie i tutaj też udowadniają, że to jest dobrze. No ja tego nie potrafię, dlatego no, gdzie są potrzebne konsultacje, to konsultujemy. Jak jeszcze potrzeba rozmowy z Państwa, no to zrobiliśmy wszystko, żeby marszałka przekonać, chociaż robiliśmy to, powiem szczerze, ja robię wbrew swojej woli, ale na prośbę Państwa jesteśmy zapytani. No. Ale my tam mieszkamy. Ja no dobrze, szanowni Państwo, ale mieszkacie Państwo, ale nikt nie wchodzi na Państwa posesję, no naprawdę. No. Szanowni, no, taki to szacunek, wie pan, że samochód stoi, to teraz nawet ktoś nie pytając nas nic, bierze sobie ten ziom. Przejrzeliśmy dzisiaj drewno zgromadzone, wygrodzone płotkami, żeby tego, no to musimy być w jakiś sposób cywilizowani, że zasady obowiązują, bo jak każdy będzie stawiał słupki gdzie chce, robił co chce i stawiał samochód gdzie chce, no to my dopiero będziemy mieli bohata. Szanowni Państwo, powiem dalej, no, ulica Wałka, szerokość, nie wiem właśnie kto to tak planował, że szerokość ma chyba 2,5 metra, posesję do tego i do garażu się wjeżdża w dół. No, też wyjeżdżają na ulicy ciąg pieszojezdny i tam nie ma żadnych chodników, kwestie, no, i wyjeżdżają z tym, i to jest jeszcze bardziej karkołomne. Trzeba robić to delikatnie, wolno i... A proszę pana, to się jeszcze w domu w ale szanowni Państwo, no ale powiem sobie, no nie przyszliśmy sobie tu wzajemnie do kucia czy tego, po prostu ja chcę Państwu powiedzieć, że będziecie zadowoleni z tego wszystkiego, jak to już będzie funkcjonowało. No będziecie, no. U mnie data jak w gospodarstwie najpierw była jakaś tam żwigarka, później jest to powiązanka, to mówi do mnie, synu, wiesz co, byśmy sobie nie poradzili. A jak był kopaj, no to może będzie gubił ziarno, czy tam coś, i znowu mówi, synu, ta nowoczesność to jest ponad nami. No, tak to polega na tym, że musimy być kompletni i szanowni Państwo, będziecie zadowoleni, radości, szczęśliwi jeszcze z kasem tam w kilku latach. Powiecie, że dobrze, że taki był upór, że to osiągnęliśmy, bo naprawdę będzie każdy miał miejsce dla siebie. Pieszy dla siebie, rowerzysta dla siebie i samochód dla siebie. Także, jeśli są jakieś sprawy... Wszystko dotyczące Państwa, takich bezpośrednio, co by trzeba indywidualnie tam zaradzić, bo nie ukrywam, że parę miejsc jest takich neutralnicznych, to z tym się zgadzam, że są miejsca, w których trzeba w jakiś sposób tutaj jeszcze w trakcie realizacji tej inwestycji tego. Natomiast ta ulica graniczna, to szanowni Państwo, to jak autostrada, to przecież można dwa pasy zrobić, nie? Po jednej, po drugiej stronie jest tyle. No tylko spokojnie, jak chodzi o drogą po prostu. Tam nie ma takiego dużego ruchu samochodowego, ani rowerowego też nie ma aż takiego bardzo. To rzeczy jest tam spokojnie. Ale tych samochodów będzie więcej. Naprawdę, to jest... To no. Autobus był, który jeździł w Kungo i wtedy to był ruch duży. Teraz tak. Autobus poszedł inną trasę. Szanowni Państwo, my musimy dużo zrozumienia wykazać. Jeśli zrobiliśmy tutaj tablicę, że parking 150 metrów dalej będzie niezatłoczony w amfiteatrum, wiecie Państwo, niestety nikt nie chce 200 metrów przejść. Nie wiem. To lepiej narzekać, czy tam gdzieś, ale parking jest duży. No i będziemy tak przekierowywać. Może z czasem na głosy Państwu powiem dalej, jak już jesteśmy. Czy Państwu się podoba plac zabytkowy, plac trójkątny na placu tysiąclecia, fontanna, ratusz będzie i jeden wielki parking samochodowy na środku? No przecież wiecie Państwo, no to z czasem trzeba będzie te samochody stamtąd zabrać, bo nikt do nas nie przyjedzie, żeby, czy Państwo nie widzicie na spacer z wnukiem, z dzieckiem, czy tam coś, żeby popodziwiać fajne miejsca w Ostródzie. No trzeba będzie gdzieś te samochody przestawić, zorganizować coś Państwu. No jesteśmy miastem wyjątkowo ograniczonym obszarowo, wyjątkowo zamkniętym. Może z czasem rzeczywiście przyjdzie czas na budowanie parkingów jakichś piętrowych, podziemnych, czy tam coś o tego nie jest nie za bardzo, bo
Lubianki nas, że tak powiem, cywilizacyjne czekają. Także, szanowni państwo, na pewno nie robimy to, żeby państwu dopuścić. 28 lat, proszę pana. Panie burmistrzu. A przy panie burmistrzu, nie rozumiem. Mieszkańcom nie bardzo tak rozchodzi o to, że chyba, że budujecie bo na swoim, tylko o to się rozchodzi, że ta inwestycja graniczna i partyzantów dotyczy naprawdę niewielkiej ilości osób, którym się utrudnia jakby dostęp do ich jakby prywatnej własności. I to jest ta szala gorącza tych mieszkańców, że wchodzi się, odcina się ich od drogi. Po to tylko dlatego, że mam pasek gruntu i to jest pas miejski. I mieszkańca się rozchodzi, że takie inwestycje jednak należy wyjść do społeczeństwa. Bo jak się rozmawia ze społeczeństwem, to mamy tą właśnie pełną demokrację. I przypuszczam, że szkoda, że spotkanie się odbywa już po wszystkim, zamiatamy, taka jest prawda. No i tym bardziej się społeczność czuje właśnie taka odstawiona, oszukana. I to jest chyba ten główny ból, o którym tu państwo mówią. Bo trzeba trochę, pan pamięta, panie burmistrzu, jak stowarzyszenie i rada osiedla powstała, kiedy było zagrożenie rozbiciem przez Szylenkę całego osiedla. Pan to pamięta. I tam wtedy państwo wiecie doskonale, że przez długie miesiące nikt z radnych, nikt wyjątkowi radni, jeden z posłów, nikt z podaczy miasta nie próbował bronić tego w ogóle osiedla, wiedzieliście, bo urzędnicy z szczebla centralnego nastraszyli was specustawą. I na tym się kończyło. Później, jak się szala gorączy przez chwilę, że mieszkańcy pokazali swoją charyznę, to wszystko, na którym się zaczęło układać. Znalazł się samochód, żeby przez małą radę stowarzyszenie zabierz go na spotkanie do wojewody, do dyrekcji. No, tego chcę, to pan doświadczył jako przewodniczący w tymże radę. Jak zostaliśmy perfidnie oszukani jako mieszkańcy. I teraz się mieszkańcy ci czują tak jak my wtedy. Proszę mi to wierzyć. Dziękuję. Szanowni państwo, no powiem tak, no chwała Radzie Osiedla, że tak. Tylko, że tam rzeczywiście było dzielone to osiedle na pół. Zresztą w planowaniu było nie tak, bo ten teren był po prostu w ogóle wyłączony, te działki sprzedano i dokonano takiego, tak jak mieli zabudowy. Jak już doszło do takiego absurdu, że na środku drogi wydano pozwolenie na budowę. No i wywalczyliście, chwała państwu za to. No mówię, każdy, jeśli wniósł jakąś tam cegiełkę, wy oczywiście największą. No i mamy to, co mamy. Fakt, że parę, ileś tam milionów drożej, ale w końcu pieniądze są do zdobycia, a bytowanie, dobre funkcjonowanie i życie społeczności jest jeszcze inne. A tutaj, szanowni państwo, no naprawdę będzie uporządkowane, będzie utwardzony teren, a tak teraz zobaczcie, jak te samochody stoją, które są stawiane. Oczywiście po trawniku miejskim, błoto, to panie burmistrzu, szanowni państwo, nie ma co być śmiałym, że sprawa przygotowana jest na pytanie na temat, bo to zdjęcie jest decyzja na temat. Jak powstaje ulica Graniczna, jakby pociągnął ten wątek, pana tam kolegę, ten stary zdrenaż, gdy powstanie ta ścieżka rowerowa, bo powstanie, o tym się wiadomo, proszę pana, jestem zmotoryzowany, tak jak większość, a młodzi wszyscy tutaj, i tak jak pan powiedział, że niektórzy mają po dwa, po trzy samochody, kto wie, później po cztery. No nie, nie, to nie jest tak istotne. Ja chcę wiedzieć, jak powstanie ta działka na ścieżce rowerowej na ulicy Granicznej, mówię o ulicy Granicznej, bo wiem, co się dzieje dalej. Czy ja będę mógł zaparkować przed swoją posesją samochód? Czy ja będę mógł zaparkować? Bo jeżeli ta ścieżka, jeżeli ta ścieżka będzie miała mieć 2 metry, tak, czy tam 2,5, czy jeżeli mniej, to, bo jeżeli mniej, to zgoda, bo to się zmieni. Jeżeli 2 metry i pół metra odstępu, to przypuśćmy samochód ma 5 metrów długości, czy 4,50 metrów. Proszę pana, czy ja będę mógł zaparkować pod własną bramą? Bo jeżeli nie będę mógł zaparkować, to co pan stawiać samochód na drodze? Jeżeli wszyscy postawimy samochody na drodze, to będzie strach.
zawsze utrudnimy drogi. To jeszcze nie tak przyszedł, bo mówi pan, no to zbudujmy chodniki. Owszem, zbudujmy chodnik. Będzie lepszy, bo będzie metr, czy półtorej, i jak wszystkie samochody, ale tak nawet wyższy ciężarówka. No to ja tak uważam, bo na ulicy Granicznej po mojej stronie będzie ten trochę szczęście, a po drugiej jest chodnik. I tam, gdzie jest ten chodnik, wszyscy mieszkańcy mieszczą się swoimi samochodami, mogą parkować. Nie muszą pracować na drodze. Gdy ta ścieżka powstanie po mojej stronie, te 3 metry czy tam 2, to nic nie wiem, jak to będzie. Ja już samochodem nie stanę. My po tej stronie samochodem już nie zaparkujemy, a jak będziemy parkować na ulicy, tak to wiecie, za ci zakaz zatrzymania się nie pojawi. Może to będą ciężkie. No i chciałbym wiedzieć, czy ja będę mógł jako mieszkaniec, nie jako ktoś tam dorywczy, jako mieszkaniec zaparkować przed własną posesją. Niekoniecznie na ulicy, bo to będzie stwarzało niebezpieczeństwo. Przed swoją posesją. Tak, pod warunkiem, że samochód nie będzie wystawał na ścieżce. Panie burmistrzu, to niech pan odpuści sobie ten projekt na naszym urzędzie, są się wszyscy życzą. Jeśli będzie ścieżka rowerowa, jeśli sobie posesję będziecie zastawiali, można postawić na ulicy samochód. Dopóki znaku nie postawią zakazu. Szanowni Państwo, znaki postawił, wiecie kiedy? Kiedy pan przyjdzie i powie, że sąsiad panu samochód zastawił wjazd do tego. Po 4 samochody, proszę pana, autobusy jeżdżą. Jak pan? Szanowni Państwo, powiem tak, no ja samochód, jak chcę znaleźć to, co każdy, no nie powiem szczerze, nie ciągnij w tej dyskusji, bo to ja sobie... Ja tego nie mówiłem, pan burmistrz dokładnie wie, co mówi, tak? Są media, zostało nagrane, czyli mówi pan, potwierdza pan nieprawdę na tej chwili. Jaką? No tak, on to nieprawdę, że decyzja tak, to, o tym, czy, to w ogóle nie powinno mieć miejsca te spotkanie, jeżeli byście byli konsekwentni działają. W 16 roku już był sprzeciw, a zapadła, kiedy tak naprawdę zapadła ta właściwa decyzja, o której nie ma odwołania? Proszę mi powiedzieć, kiedy, dokładnie? Pani... Zaraz. Kiedy zapadła decyzja, o czym my mówimy? O tym, że zapadła decyzja o naszych protestach. Szanowni Państwo, decyzja, jak Państwo przyszliście do mnie na spotkanie i powiedzieliście, że uważacie, że nie chcecie tutaj, no to od razu żeśmy tego, no inaczej, rozstrzygamy przetargi czy tam coś, nie uwzględnili tego odcinka i odpuściliśmy go. Teraz po tych wszystkich pismach, wymianie telefonach z Urzędem Marszałkowskim, no postanowiłem zrobić z Państwem spotkanie, że dalej ciągnąć tego nie możemy, z tego względu, że w tym roku do kiedy Pani Jolu mamy termin wykonania? Do końca września musi być wszystko wykonane, rozliczone, bo inaczej utracimy też te pieniądze. Proszę Pana, tam, ja powiem szczerze, nie bawi mi się takie rzeczy. Pan powiedział, media są, czy tam coś. Jeśli ja bym dla mediów robił, to wiecie Państwo, naprawdę niczego bym nie zrobił. Ja to robię dla Państwa i dla miasta, a nie dla mediów. No i taka jest ta sprawa. A ja zrobię to krzywdę po prostu. Musi Pan wiedzieć, że będzie Pan miał, że będą opory, bo to sprzeciw jest oficjalne. Ruszy budowa, chcemy działać organizacyjnie, bo mi naprawdę to nie przeszkadza, ale w związku z tym, że jesteśmy z kolegami z Rady Osiedla, będzie nieporozumienie, będzie zgrzyt, temat będzie gorący, zrobi się gorący i chcemy uniknąć takiej sytuacji, ale ona chyba nie da się jej uniknąć. Tu sprzeciwiają się osoby, spójrzcie na średnią wiek osób, które tu są. To jest 50 plus. To są osoby, które prawdopodobnie będą korzystały z tej ścieżki, ale będą tylko ofiarami tej ścieżki, tak mi się wydaje. I to jest jedna z trzech inwestycji włączone w jedną dotację. Dlaczego zostało tak połączone, to już nie decydujemy. Jest pewnie, ścieżka będzie budowana. Czyli teraz czekanie na to, co się wydarzy w sierpniu, czy tam w lipcu, kiedy zostaną rozpoczęte prace budowlane, to moim zdaniem jest bez sensu czekanie. Trzeba coś zrobić, zareagować, ci ludzie będą się sprzeciwiali teraz słownie, ale myślę, że w czasie będzie to czynne. Straż Miejska będzie miała co robić, policja będzie miała co robić, firma budowlana będzie miała utrudnienia, inwestycja może się odwlec w czasie, trzeba tym działaniom zadawić, bo myślę, że wiecie, o czym mówię i
to się stanie, bo wszyscy są zagotowani do tych kosztów. Mocno zdenerwowany może nie być. Ale mam taką prośbę. Może by pan nie mówił, że nie pan zatrzyma na siebie tą informację. I pan bardzo, bardzo pana proszę, bo to jest bardzo nieładnie i to jest takie namawiane, wie pan, do nie wiadomo czego. I tu raczej bym wolał takich rzeczy właśnie stosować. Bo my nie rozbieramy, nie burzymy niczego, tylko budujemy. A to jest zasadnicza różnica. I robimy to w sposób zgodny z prawem, zasadami i w pasie drogowym. I teraz naprawdę, wie pan, no nawet jakby mocno pan chciał gdzieś donieść, że burmistrz czy tam urząd miejski buduje ścieżkę rowerową przy drodze w pasie drogowym i nie wchodzi w żaden, no, w grunty niczyje prywatne, to po prostu, wie pan, nie ośmieszajmy, nie proszę nie podburzać ludzi tutaj do jakichś tam protestowania, bo naprawdę robimy to po to, żeby, że tak powiem, w jakiś sposób, no, to ucywilizować pewne rzeczy, a nie po prostu po to, żeby, nie wiem, jakieś, nie wiem, pan już kompanię rozpoczął, czy coś, nie zrozumieliście. Ja chcę coś zrobić. Jeśli będzie to źle przyjęte, zostanie wiadomo, zostanie basen, zostaną ścieżki rowerowe i to zostanie dla społeczeństwa. Telewizja będzie na pewno zaświecić. Będzie na pewno. Ponieważ jak mówię raz dwa, to będzie na pewno. Były uzgadniane z państwem podjazdy, zezwolenie zapłacone, zostało zapłacone, wyniosło kwotę na 200 zł i państwo wiedzieliście, że my chcemy zrobić sobie te podjazdy, to nie była żadna tajemnica i one wcale nie kosztowały tak tanio, podjazd do posesji po remoncie i to nie są małe kwoty, naprawdę, pan burmistrz doskonale wie, w moim przypadku państwo wybraliście zgodę, koszt ponad 3000 zł, podjazd z ażurów. I teraz jest ścieżka. Kto mi zwróci te pieniądze? Przecież wy te ażury zniszczycie. I co? To jest dla mnie takie nieporozumienie. Wyraziliście państwo zgodę nie tylko na u mnie na podjazd, ale sąsiad też ma podjazd zrobiony, też zezwolenie. Któryś tam blisko parkowej, czy pan też sobie zrobił, więc tych podjazdów jest naprawdę bardzo dużo i nikt nam tych pieniędzy teraz nie zwróci. A państwo wyraziliście zgodę na to. Więc to też są takie dla mnie dziwne sprawy. Ja chciałbym, szanowni państwo, nie zaraz odpowiem. Szanowni państwo, jest jeszcze widziałem, my możemy od razu odpowiedzieć, bo ja bym chciał, żebyśmy wyjaśniali pewne rzeczy, bo co innego jest zajęcie pasa drogowego, bo to jest obowiązek, jeśli to jest droga powiatowa, czy tam coś na czas tego wykonywania, natomiast o dzierżawach to nie chcę tu dyskutować, bo najlepiej, że dowiedzieć się, poprosi pani. Nie, dzierżawy pani właśnie, jest tak, że bądźmy precyzyjni, bo my słyszymy, ktoś coś usłyszy, ktoś coś powiedział, coś inaczej się nazywa, a my do siebie mamy pretensje. Powiem państwu, praca nasza też jest ciężka i my naprawdę nie robimy to dlatego, że nam się chce być tam radnym, burmistrzem czy tam coś, tylko dlatego, że to jest ciężki kawałek chleba, naprawdę, ja nie narzekam, bo ja zgodziłem się na to, państwo wybraliście i ja od rana do wieczora, nawet dość późno, jak trzeba, to jesteśmy do państwa dyspozycji i przychodzicie państwo i chcecie, no to my wyrażamy zgodę, tylko że znowu, skoro zarządzamy drogami powiatowymi, a powiat mówi, jeśli zajęcie pasa, to panie burmistrzu, pan tam żadnych tutaj władzy nie ma, ponieważ pan musi za zajęcie tego pasa uiścić opłatę, bo to jest usankcjonowane prawnie. W pasie drogowym inaczej, a inaczej jest na posesjach naszych prywatnych, na naszych miejscach. No takie są zasady, no i teraz każdemu z was będziemy tłumaczyli, no nie da się tak, po prostu musimy tak funkcjonować. I zawsze, jak podpisujemy takie dla państwa zezwolenia czy coś, to zawsze zastrzegamy sobie, że chyba, że będzie potrzebny cel publiczny, budowanie czegoś, drogi, chodnika czy czegoś, to wówczas po prostu ten pas będzie po prostu będzie dzierżawa wymieniona, akurat w tym przypadku nie było, bo tego. Naprawdę idziemy państwu na rękę, bo po to jesteśmy. Dobra, śpiesz to na życiu. Panie burmistrzu, nie zrozumieliśmy, że ja przekazałem panu to, co mi przekazano jest, to radził się, ale mnie to bezpośrednio nie dotyczy. Bo ja mieszkam w tym dzień, ale nie dotyczy ta ścieżka bezpośrednio, mimo ona ani w tą, ani w tam. W związku z tym, że wybrała nas, ludzie nas wybrali, to
słyszy pan to, co mi powiedziałem. I ja to wszystko przekazuję, żeby nie było. I to jest jedna rzecz, nie zrozumieliśmy się, może źle powiedziałem, tylko mówię, że takie mogą być skutki tego. Może ktoś się sprzeciwić, jeden będzie spokojny, to przełknie, a drugi będzie protestował. To jest niepotrzebne, zbędne w ogólności. To jest jedna część wypowiedzi, a druga, myślę, że... Ale ja nie wiem, ja nie miałem takiego zamiaru najmniejszego. Może się... No, ktoś inny może, ale ja nie, ja jestem z... Szanowni Państwo... Nie będę. Przepraszam, Szanowni Państwo, no to nie wiem, czy już wspominałem, ale tak. Zjaracza ludzie mówią, panie burmistrzu, tylko ma to na ulicy Dwęckiej robi się te ścieżki, a u nas to nic. No to rzeczywiście nadeszła się okazja, teraz właśnie i sobie robimy przez wąwóz ścieżkę, przez coś innego, będziemy robić ścieżki tam. No. Także ci mówią, że tylko na Dwęckie patrzę, wy narzekacie, że za dużo robimy, to też to kolega. No. Po prostu będziemy, ktoś przyjdzie, że ludzie wydeptują jakąś tam ścieżkę, panie burmistrzu, no to proszę zrobić to, no to robimy, no ale nie sposób, że ktoś przyjdzie i powie, że jemu się wydaje, że 2-3 metry obok tego się przyda. Także, szanowni państwo, myślę, że indywidualne sprawy bardzo prosimy i ja jestem otwarty na to, że tego, a natomiast te jądry czy coś można zdjąć i nie będziemy. Można je zdjąć i przenieść sobie na posesję na podwórku, trawę je włożyć, wtedy samochodem można spokojniutko wjeżdżać, wtedy trawa porośnie, będzie utwardzona i nie będziemy sobie dziurowi, bo szanowni państwo, też żyje w mieście, też żyje przy boisku, przy szkole, w bloku, nie mam dojazdu, bo spółdzielnia tak wybudowała blok, że nie ma dojazdu, żyć jakoś trzeba, ale najlepiej, aby było, żyło się nam dobrze, a dobrze się będzie żyło, jak będziemy mieli pełną infrastrukturę. Także dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. I szanowni państwo, rzeczywiście, jeśli jest potrzeba indywidualna, jesteśmy otwarci.